Mikołaj, jak żywy, z dźwiękiem dzwoniącego dzwonka, witał dzieci z klubu osiedla Kopernika, które licznie przybyły na spotkanie z wyjątkowym gościem z dalekiej Laponii. Na uczestników tego wydarzenia czekało sporo pracy, bowiem Mikołaj urządził w klubie swoją pracownię, w której małe elfy wzięły udział w warsztatach plastycznych, zdobiąc w niezwykły sposób motywy świąteczne – choinki, prezenty, bałwanki, aniołki i pierniczki. Podczas pracy opowiadały również o swoich wymarzonych prezentach. Chciałabym dostać grę planszową i jeszcze jakieś fajne zabawki. Jak myślisz, ten Mikołaj to istnieje naprawdę? Ja wiem, że istniał w dawnych latach, a teraz już umarł. Ja bym chciała dostać pieska. Żywego? Tak. Jaki on by był? No, Shih Tzu, takiego białego. Małego. To jest dużo obowiązków. Zdajesz sobie z tego sprawę? Podołałabyś? Tak, ja miałam psa, tylko on dorósł i jest u babci teraz. Tak to bym był dalej miała. Ale jak myślisz, spełni się twoje marzenie? Znaczy chyba tak, nie wiem. A o czym ty marzysz, Aniu? O koniu. Żywym? Gdzie ty byś go trzymała? W bloku? Tak, na balkonie. Ja mam marzenie, żebym chcę mieć konia, psa i prawo jazdy, nakłada i motor. I myślisz, że Mikołaj mógłby ci to wszystko przynieść? Nie. A co przyniesie ci Mikołaj? Nie wiem. Ze wszystkiego będziesz się cieszył? Tak. Myślisz, ten Mikołaj to jest naprawdę? Tak. A Wiktor o czym marzy? Ja marzę o auto na pilota, o aucie na pilota, o motorze na pilota i konia i psa bym chciał. Ale nie wiem, czy mi Mikołaj wszystko to przyniesie. Ale pisaliście listy do świętego Mikołaja. Tak, już pisaliśmy. A co roku piszecie, wysyłacie te listy? Tak, co roku. Co, wysłuchuje waszych próśb? No, czasami. Przemku, a u ciebie jak tam? Też. Przynosi ci wymarzone prezenty? Tak. A ty co chciałbyś dostać od świętego Mikołaja? Rolki. Rolki? Dostaniesz te rolki? Nie wiem. Zasłużyłeś? Mhm. Rzeczny byłeś? Tak. Zanim jednak dzieci otrzymały prezenty od Mikołaja, musiały jeszcze rozwiązać świąteczne krzyżówki, łamigłówki i rebusy oraz wykazać się wiedzą o Mikołaju i świętach Bożego Narodzenia. Po wręczeniu długo oczekiwanych paczek, dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.